Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was serdecznie, kochani, z pociągu. Właśnie ruszam w kolejną podróż promować modlitwy o ochronę Polski przed wojną, przed kataklizmami, a także modlitwy o intronizację Chrystusa na Króla Polski. Kochani, jest to bardzo ważne w obecnym czasie, abyśmy się tutaj modlili i jak najwięcej, więc oczywiście zapraszam na kanał Łukasz Andryszczak na YouTubie. Tam codziennie umieszczam modlitwy, które naprawdę, kochani, bardzo wiele znaczą. Jeżeli byście chcieli mnie wesprzeć w tej akcji, to oczywiście zapraszam na zrzutkę.pl, szczegóły w opisie tego nagrania, albo też piszcie mi na maila, to wyślę Wam pliki w PDF-ie do druku. Więc gorąco, gorąco zapraszam do wsparcia, do też aktywności, a tymczasem zapraszam do relacji z tego wyjazdu. Wyjazd jest dokładnie do, już Wam mówię, Lublina. Aczkolwiek jadę najpierw tutaj do Gniezna, potem do Olsztyna, mam prosto pociąg do Olsztyna, w Olsztynie będę prowadził akcję, później pojadę do Ełku, z Ełku do Białegostoku. Później, nie pamiętam, chyba jest pociąg do Siedlc i z Siedlc do Lublina. I potem z Lublina będę wracał dopiero do Polski, więc kilka dni kolejnej akcji. Jestem właśnie na dworcu kolejowym w Gnieźnie. Jest godzina 5. No, przed chwilą tutaj dojechałem. Odjazd w kierunku Olsztyna jest o godzinie 7.20, więc mam około 2,5 godziny jeszcze czasu. Stwierdziłem, że nie ma co czekać, trzeba działać. W Gnieźnie już lotki rozdawałem, ale warto się przejść tutaj może gdzieś z boku, jakieś, na jakichś osiedlach, w jakichś miejscach, może gdzieś uda się jeszcze coś tutaj popromować. Dzisiaj poranek był ciężki, ponieważ musiałem wstać, już Wam mówię, o godzinie 2.50, miałem budzik ustawiony, na 2.50. No i troszkę niewyspany, ale cóż. Pociąg do Olsztyna z Gniezna jedzie tutaj 3 godziny, więc mam nadzieję, że chociaż się troszkę zdrzemnę. No i potem już planuję troszkę więcej czasu poświęcić w Olsztynie na promocję tych modlitw. Więc no zobaczymy, jak to wszystko tutaj pójdzie. Trzeba działać. Mógłbym siedzieć na dworcu, ale no nie ma co marnować też czasu. W pociągu jak będę siedział, to i tak będę raczej w jednym miejscu. Tak sobie tutaj teraz chodzę. Generalnie akurat mi to kiepsko tutaj idzie, no bo jest wcześnie rano, ciemno, ale tak sobie myślę, dobrym rozwiązaniem będzie roznosić ulotki po różnych instytucjach. Ja za bardzo tak nie roznosiłem w tej kwestii, ale ktoś mi tutaj pisał, że pracuje w szpitalu i jest duży przepływ osób, więc na pewno będę próbował zanosić to. Przed chwilą tutaj byłem w ZUS-ie, w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. I na pewno jeszcze pójdę w jakieś miejsca, gdzie właśnie ludzie się przewijają i tam zostawiać tych ulotek też można sporo. Więc jest to na pewno dobra opcja i jeszcze tutaj parę rozniosę. Chodzę tutaj około godziny, więc no 40 minut, ale jeszcze czasu sporo, więc spróbuję jeszcze coś tutaj po prostu podziałać. Słuchajcie, jest sukces. Udało się tutaj przykleić na takim słupie. Jednak nie wszystkie słupy są takie mokre, to znaczy zależy, jakie plakaty ktoś wcześniej naklejał. Ale nakleiłem, tutaj jest akurat restauracja, więc osoby się tutaj na pewno będą kręcić. I tutaj kolejny plakacik. Może jeszcze na jakichś stópach jeszcze uda się tutaj po prostu rozwiesić, bo no tutaj jest naprawdę w miarę. Może po prostu przez to, że jest przy budynku i nie był tak po prostu narażony na deszcz, nie wiem. Ale trzeba próbować i rozwieszać tam, gdzie osoby się przemieszczają, bo to też na pewno będzie skuteczne. Udało się nakleić kolejny plakat, jak widać. Trzyma się dosyć dobrze.
I co ciekawe, jeżeli będziecie naklejać takie plakaty, to też warto patrzeć, bo one niektóre słupy się świecą i są faktycznie mokre, ale niektóre są po prostu takie świecące od kleju. Więc niekoniecznie musi być słup mokry, więc warto sprawdzić, po prostu dotknąć i jak tutaj widać, no, trzyma się dosyć dobrze. No i kierunek Olsztyn. Za chwilkę ma podjechać tutaj pociąg. Wagon 13, miejsce 16. 7:20, Olsztyn, peron drugi. Jestem już w pociągu do Olsztyna. Pociąg tutaj jedzie z Poznania przez Mogilno, Iławę, Ostrudę. Więc 3 godziny w pociągu i sporo czasu w Olsztynie na promocję akcji. Później kierunek Ełk, przesiadka i finalnie Białystok. W Białymstoku zostaje dzisiaj na noc i jutro rano będę wyjeżdżał w kierunku Siedlec i Lublina.